Czy ta kamera jest prosto? Już prościej niestety nie mogę ustawić. Dobra, mam nadzieję, że jest w porządku. I możemy zaczynać odcinek specjalny i długi. Kochani, witam Was z powrotem na moim kanale, bądź po raz pierwszy. Jeżeli po raz pierwszy, to tak pokrótce powiem, kim jestem. Jestem obecnie nauczycielem jogi. Skończyłam prawo, ale nie zajmuję się tym. Uwielbiam jedzenie, a najbardziej na świecie uwielbiam zdrowe odżywianie i kuchnię świata. Kuchnię azjatycką. I dzisiaj chciałabym uzupełnić ważny filmik na moim kanale, którego nie było, mimo że wiele razy już właśnie byłam proszona o zamieszczenie takiego filmiku na kanale, ale jakoś nie było okazji. W końcu dzisiaj się za to zabrałam. Spisałam wszystko i chcę w tym filmiku powiedzieć Wam o tym, jak wyglądała moja historia, całej zmiany mentalności, zmiany mojego odżywiania, podejścia, myślenia o sobie oraz oczywiście łączy się to też z historią moich treningów, tego jak byłam aktywna, w jaki sposób i jak doszłam do tego momentu teraz, kiedy rzeczywiście uważam, że mogę powiedzieć, że znalazłam taki balans, że już jedzenie nie ogranicza mnie, jedzenie nie jest najważniejsze w moim życiu, a po prostu czuję się dobrze we własnym ciele i lubię jeść zdrowo, ale lubię też jeść YOLO. Mam duży kubek kawy, bo będzie... Postaram się, żeby ten filmik nie był za długi, ale historia zaczyna się w 2013 roku. A tak naprawdę już trochę wcześniej. Jest to bardzo indywidualne, ale być może Was to zainspiruje albo rozwieje jakieś wątpliwości, które macie dotyczące mojego odżywiania. I myślę, że jest to dosyć rzeczywiście interesujące, szczególnie dla osób, które uważają, że schudnięcie sprawi, że będą szczęśliwe. Bo jak się zaraz przekonacie z mojej historii, nie do końca tak jest. Także zacznijmy od mojego dzieciństwa. Jak nas powiedzieć, ale dobrze, zacznijmy od mojego dzieciństwa. Więc tutaj bardzo ważna kwestia, ja zawsze byłam raczej otyłym dzieckiem. Mówię też o takim wieku 10-12 lat. W klasie, w podstawówce należałam do przykości dziewczyn. Może nie była to chorobliwa otyłość, na pewno nie, ale byłam zdecydowanie, miałam więcej ciała, byłam grubsza i nawet na zdjęciach jest to widoczne, kiedy stoję z innymi koleżankami z klasy, że no ja się bardzo wstydziłam. Jako 10-letnie dziecko, słuchajcie, ja miałam, jak dochodziło do tego, że właśnie wyjeżdżaliśmy gdzieś nad rzekę, nad morze, ja się wstydziłam wyjść w kostiumie kąpielowym, bo widziałam moje koleżanki, one tak nie wyglądały. Ja nie miałam takich podstaw z mojego domu, nie znałam zdrowych nawyków, w ogóle nie wiedziałam właściwie nic o odżywianiu zdrowym, o jedzeniu, nie miałam pojęcia, jak to powinno wyglądać. Jadłam bardzo dużo fast foodów i w podstawówce właśnie to się tak zaczęło, że praktycznie codziennie, no jak nie codziennie, to co drugi dzień jadłam fast foody, jadłam chipsy, jadłam takie kupowane rzeczy. U mnie w domu zawsze smażyło się bardzo tłusto lub te dania były właśnie kupowane. Aczkolwiek moje dzieciństwo było bardzo szczęśliwe i też przez jakiś okres nie miałam takich dużych kompleksów, ale potem wiadomo, przychodzi gimnazjum, liceum, no i zaczyna się jednak myśleć o tym, czy jesteś, jak wyglądamy, jak jesteśmy atrakcyjni. No i tak właśnie też było w moim wypadku. I chyba tak naprawdę gimnazjum jeszcze było tak ok, to też wspominam, że to bardziej było dzieciństwo i było beztrosko, ale w liceum już zaczęłam się tym przejmować i z drugiej strony właśnie ta opowieść będzie bardzo instagramowa, co powinnam też zaznaczyć na początku, ponieważ przygotowując ten plan, przyjrzałam sobie całego mojego Instagrama i to było najlepsze, co mogłam zrobić, bo tam jest cała historia tego, jak się zmieniało moje pożywienie, jak się zmieniała moja mentalność. Przede wszystkim ja zawsze kochałam jedzenie i okej, jak w podstawówce jadłam dużo fast foodów, później zaczęłam odkrywać różne kuchnie świata i uwielbiałam próbować nowych rzeczy zawsze i zaczynałam też gotować, zaczynałam interesować się kuchnią. Pamiętam, jak dostałam książkę pierwszą w swoim życiu pod choinkę kucharską od Nigeli Lawson i
chciałam zrobić każdą przyprawę. W ogóle zobaczyłam wtedy, że można zrobić coś takiego jak szynka w coli. Nie obchodziło mnie jeszcze wtedy, czy to jest zdrowe, czy nie, ale zaczęłam piec. To były takie moje właśnie pierwsze eksperymenty. I zawsze uwielbiałam robić zdjęcia jedzenia. Jak widziałam, że jest jakieś piękne jedzenie, to zawsze robiłam mu zdjęcia. Od zawsze tak było. Od kiedy pamiętam. I wtedy właśnie pojawił się w ogóle Instagram i moja koleżanka mi o tym powiedziała. I to był rok, posłuchajcie, 2013, kiedy ja założyłam swoje konto na Instagramie, więc to było 7 lat temu. Dobrze policzyłam? 2013 plus 7, nie, sorry. Więc to było 6 lat temu. To było 6 lat temu, kiedy założyłam swojego Instagrama. I pierwsze zdjęcia, jeżeli zeskrolujecie do dołu, niektórzy wiem, że to zrobili, są bardzo zabawne, ponieważ to są na przykład ładnie ułożone, udekorowane kiwi, lody z opakowania i tego typu rzeczy. Robiłam takie typowe pancakes amerykańskie, próbowałam nowych przepisów takich tradycyjnych, jakieś różne makarony, lasagne, takie rzeczy zaczęłam przygotowywać. I później, zaraz popatrzę na ściągę, tak jest, i to było właśnie w 2013 roku i tak powoli, właśnie uważam, że od 2013 roku przez też Instagrama i to, co tam widziałam, zaczęłam się interesować trochę bardziej właściwie, co dobrze by było jeść i co jest bardziej zdrowsze, o tym się zaczęło mówić. To zaczęło też do mnie docierać. Aczkolwiek jeszcze nie zaczęłam się tym za bardzo przejmować. I tak naprawdę od 2013 do 2015 roku trwała we mnie walka, czyli 2 lata tutaj trwało u mnie właśnie to, że uwielbiałam jedzenie, ale nie umiałam się dobrze odżywiać i chciałam schudnąć. Tutaj zaczął się taki okres, że właśnie liceum, początek studiów miał się zbliżać i chciałam schudnąć, ale wyglądało to tak, dokładnie mogę Wam to zobrazować tak, że zrobiłam sobie zdrowy obiad, a następnie u mnie w domu było zawsze dużo słodyczy, więc następnie już nie mogłam po prostu znieść tego widoku, tego ulubionego cukierka czy tej czekolady i zjadałam czekoladę po takim obiedzie i zaczynałam mieć okropne wyrzuty, więc na przykład wychodziłam biegać i robiłam wokół domu kółka. I to były takie próby, wiecie, kilkudniowe, żeby zacząć zdrowo jeść, nie wiedziałam, z czym to się wiąże, więc to w ogóle się nie udawało. Aż do 2015 roku, kiedy właśnie zaczęłam studia prawnicze, coś mnie tknęło, że po prostu powiedziałam sobie wtedy, właśnie dokładnie na początku roku to było, że wystarczy. Wystarczy tych prób nieudanych i kiedy jak nie teraz wezmę się za siebie i kiedy jak nie teraz zobaczę, czy rzeczywiście, to jest tak jak inni mówią, że na przykład nie mogę być chuda, ponieważ takie mam geny, czy rzeczywiście mogę coś z tym zrobić. I wtedy w 2015 roku zaczęłam takie różne eksperymenty, które naprawdę zaczęły się udawać. Na przykład na początku miałam detoks tygodniowy na różnych koktajlach, zupach. Doszło do tego, że mniej więcej przez 3 miesiące byłam na diecie wegańskiej. Więcej może o diecie wegańskiej i wegetariańskiej powiem później. Ja tutaj nadal eksperymentowałam, więc to było tak, że trochę wegetarianizmu czasami się włamywałam, ale przez pewien czas byłam zdecydowaną weganką. I to trwało tak 3 miesiące. Ja rzeczywiście zaczęłam chudnąć, zaczęłam widzieć wyniki, ponieważ zaczęłam brać sobie pod lupę to, co jadłam i zaczęłam się tym bawić. Więc przestałam już o tym myśleć tak, że to jest przymus i ja muszę schudnąć, tylko mi to naprawdę zaczęło smakować, zaczęło mi to sprawiać przyjemność. I ja wtedy właśnie zaczęłam postować więcej zdjęć moich posiłków na mojego Instagrama JustDeliciousX, który, by the way, wtedy był zupełnie anonimowy i nie chciałam nikogo z moich znajomych, żeby wiedział, że to jest mój Instagram, gdzie postuję moje posiłki, bo to raczej była to taki mój pamiętnik jedzeniowy, który mnie też motywował, ponieważ później widziałam, jakie fajne rzeczy już zrobiłam, ile tego było. I to był początek 2015 roku i ja też zaczęłam myśleć o tym, żeby zacząć aktywność fizyczną. Ja zawsze byłam dosyć aktywnym dzieckiem, grałam w koszykówkę, uwielbiałam pływać, ruszać się, jeździć na rowerze, no ale wiadomo, nie przekładało się to na sylwetkę, ponieważ bardzo źle jadłam. I wtedy wróciłam do takiego pomysłu,
2015 roku, że pójdę na siłownię i zacznę ćwiczyć tam. Zapomniałam też wspomnieć na początku, że właśnie w 2014 roku tak naprawdę najbardziej przytyłam i stąd też wzięła się we mnie ta chęć zrobienia jednak coś ze sobą, bo się już naprawdę źle ze sobą czułam. To było ze względu na to, że byłam w Stanach przez ponad 3 miesiące i tam po prostu jadłam wszystko. Miałam też depresję, bo to był taki właśnie okres, ten ciężki okres nastoletni. Miałam depresję i jadłam bardzo dużo smażonego, fast foodu, przetworzonej żywności. No masakra, nawet piłam piwo, którego nie piję nigdy, bo mi nie smakuje. Tam nawet próbowałam takich rzeczy. Mam takie jedno śmieszne zdjęcie, które Wam też wstawię, ono nigdy nie było opublikowane. No ale właśnie mniej więcej tak to wyglądało, więc to było straszne. I teraz mamy ten 2015 przełomowy rok dla mnie, w którym zaczęłam również chodzić na siłownię. Jeżeli zapytacie mnie, ile ważyłam właśnie w tym najgorszym stadium, myślę, że moja waga nie była jakaś nie wiadomo jak duża, ponieważ to było około 65 kg. Aczkolwiek jestem dosyć niska i pod ubraniem jest masakra, ponieważ w wieku 20 lat masz straszny celulit, ale jak jesteś ubrany, no to nie widać tak tego. Jednak ja się ze sobą źle czułam. I w 2015 to wszystko się zaczęło. Naprawdę zaczęłam widzieć efekty i to bardzo szybko. Te pierwsze miesiące to właśnie było tak do marca na takiej diecie bardziej wegetariańskiej, wegańskiej. A później nastąpił przełom i zaczęłam z powrotem jeść nabiał, zaczęłam jeść mięso z różnych powodów. Głównie dlatego, że wtedy też nie miałam za dużo pojęcia o takiej diecie i zupełnie źle się czułam. I zaczęłam też bardziej wkręcać się w ten świat fit i w to, jak zbudować mięśnie, tego typu rzeczy, więc zaczęłam liczyć kalorie. I tutaj też zaczęłam sobie rozpisywać, ile białka, ile tłuszczy, ile węglowodanów. To wszystko zaczęło być bardzo ważne. Zaczęłam wszystko podliczać na aplikacji w telefonie. Mniej więcej w tym, nawet już trochę wcześniej, zaczęła się moja przygoda z jogą, kiedy zaczęłam powoli praktykować, chodzić. Ona mnie też bardzo motywowała do tych wszystkich zmian w życiu, ponieważ uspokajała mnie bardzo i pozwalała mi zaakceptować siebie i wiedzieć, że to wszystko jest procesem, po prostu oddech i mogłam robić to, co chciałam. Czułam się bardzo dobrze na nowych posiłkach. I tak właśnie było. Mam fajne zdjęcia z wakacji w 2015, już kiedy byłam na Ibizie. I tutaj już naprawdę wyglądałam fajnie. Byłam zadowolona. Zobaczyłam, że ta cała dieta się udała. I to już zaczęło być bardziej właśnie... To już dla mnie zaczął być taki styl życia po tych 3 latach prób. Naprawdę zaczęło mnie to cieszyć, więc w 2015 roku, pamiętam, mam takie zdjęcie właśnie z listopada w 2015 roku, kiedy już zobaczyłam, że naprawdę jestem szczupła tak, jak nigdy nie byłam raczej, więc już zaalarmowałam na Instagramie. Też moi znajomi się wtedy dowiedzieli, że to jest mój Instagram, bo przestałam używać jakikolwiek inny. I zaalarmowałam, że to jest koniec z odchudzaniem i ja teraz głównie chcę się zająć cieszeniem z życia i zdrowym odżywianiem. Tam właśnie w 2015 też przez to wszystko, ponieważ ja tak dużo zaczęłam ćwiczyć, biegać, uwielbiałam chodzić na sztangi, na tak zwany body pump, te zajęcia fitness i dostałam kontuzji poważnej, także chodziłam o kuli przez miesiąc, ponieważ moja łydka była, zebrało się bardzo dużo wody i miałam właśnie w łydce, w tych przednich mięśniach poważny stan zapalny. Więc po tej kontuzji już tak wyluzowałam z intensywnymi treningami i powiedziałam, że już chudnąć więcej nie chcę. I wtedy to tak naprawdę zaczęło się to najgorsze chudnięcie, można powiedzieć. Ponieważ postanowiłam, że jadę na Erasmusa do Portugalii. I przypominam, że do tego momentu dalej liczyłam kalorie. Dokładnie w styczniu 2016 roku wyjechałam na Erasmusa. I wyjeżdżając na Erasmusa postanowiłam sobie, że to jest koniec z obsesyjnym liczeniem kalorii. To znaczy, że już więcej nie chcę używać tej aplikacji. I powiem Wam, że no,
W niektórych dniach to wychodziło, a w niektórych dniach i tak coś liczyłam, coś sprawdzałam. Ciężko było się od tego odzwyczaić. Tak jak pamiętam, że wyjeżdżałam na Erasmusa, myślę, że ważyłam wtedy około 47 kg. Coś w tym stylu. A kiedy pojechałam na Erasmusa, to chciałam Wam zaznaczyć, w 2016 roku ja nie miałam w ogóle wagi u siebie w domu, także ja nie byłam w stanie śledzić tego, ile ważę. I nie zależało mi też na chudnięciu, bo ja naprawdę byłam zadowolona. Tylko że nauczyłam się pewnych nawyków i reguł poprzez ten proces odchudzania. To znaczy nauczyłam się, że na przykład tego danego składnika nie mogę zjeść tak dużo, ponieważ on jest, tak jak nie będę się rzucać na pizzę, ponieważ wiem, że ona ma dużo kalorii. Starałam się, żebym miała dużo białka w pożywieniu, starałam się jeść mniej węglowodanów i tego typu historie. I na Erasmusie byłam do czerwca. I wtedy właśnie to był taki okres, totalnie największej aktywności chyba w moim życiu, ponieważ pierwszy raz surfowałam, cały czas gdzieś chodziłam, ponieważ tam jest mnóstwo wzgórz, gdzie ja byłam w Portugalii, w Coimbrze. Ogromnie dużo podróżowaliśmy po Lizbonie, po Porto, po plażach. Ja cały czas byłam w ruchu i do tego bardzo dużo ćwiczyłam, bo ćwiczyłam i takie treningi Pilates, Fitness, HIIT w domu i chodziłam na jogę, ponieważ to tak naprawdę w Portugalii tak naprawdę się zakochałam, tam znalazłam 10 minut od mojego domu cudowną szkołę jogi i tam chodziłam minimum 3 razy w tygodniu, dosyć regularnie, jak tylko nie byłam na wyjeździe, to byłam na jodze po południu, po uniwersytecie, po szkole, więc ja naprawdę byłam cały czas w ruchu, a jadłam, mimo że już nie liczyłam, bo rzeczywiście wtedy myślę tak od lutego przestałam używać aplikacji, mimo że nie liczyłam tych kalorii, to wiadomo, gdzieś to w głowie zostało, więc ja trochę bałam się, na pewno tak jest, że bałam się przytyć, ponieważ no wait, tak długo pracowałam na to latami, żeby zrzucić te kilogramy, żeby zobaczyć, że ja jednak mogę być szczupła. I dlatego myślę, że gdzieś tam wewnętrznie kontrolowałam bardzo to, co jadłam i byłam przyzwyczajona do moich zdrowych, niskokalorycznych posiłków. I mimo że zaczął się taki okres, że ja naprawdę zaczęłam sobie na tym wyjeździe w Portugalii pozwalać na cudowne ciasta, na wszystkie portugalskie dania. Dużo imprezowaliśmy, więc było tak, że ja jadłam pizzę, mnóstwo słodyczy na imprezach, alkohol, wiadomo, wszystkie takie rzeczy. Ale moja aktywność fizyczna była dużo większa mimo wszystko niż to, ile spożywałam kalorii. Objawiało się to też tym, o czym mówię we wcześniejszych filmikach z początku tego kanału, o przejadaniu się. Czyli właśnie miałam takie objawy, że ja zaczęłam wracać do domu w nocy i byłam tak głodna, że wyjadałam wszystko. Mimo że w ciągu dnia jadłam dobrze, to później potrafiłam się właśnie rzucić na jedzenie. Później wracałam do siebie i wydawało mi się, że to normalne, bo inni też mi opowiadali, że byli tak głodni, że wrócili, wszystko zjedli. Teraz wiem, że to nie było do końca normalne, bo coś było nie tak, czyli mój organizm dawał mi znaki, że po prostu potrzebuje większej ilości kalorii. I do mnie długo nie dochodziło, że ja dalej chudnę, że tak wyglądam, ponieważ ja miałam małe lustro, nie miałam tej wagi. I dopiero jak zobaczyłam zdjęcia z czerwca, pod koniec mojego Erasmusa, zdałam sobie sprawę, że matko, to nie jestem ja. To jest niemożliwe, że ja tak schudłam. I kiedy wróciłam do domu, w lipcu zważyłam się i zobaczyłam na wadze jakąś skandaliczną liczbę i z tego co pamiętam to było 41 kg. A to już było tak, że wydaje mi się, że już ważyłam troszkę więcej niż w tej skrajnej wadze, kiedy byłam na Erasmusie. Nie miałam wtedy ile ważyłam, bo nie miałam wagi. No i wtedy przeraziłam się bardzo i zrozumiałam, że strasznie źle się czuję w swoim ciele. Z drugiej strony, bo schudłam za bardzo, zaczęłam się zakrywać. Wait, tak w ogóle nie miało być. Dlatego znalazłam taki post bardzo interesujący u mnie na Instagramie, kiedy właśnie w 2016 w lipcu czy sierpniu
ogłosiłam, że ja potrzebuję przytyć, że widzę to i że potrzebuję przytyć. I wtedy się to wszystko zaczęło. 2016, połowa. I posłuchajcie, przez pół roku do 2017 roku ja walczyłam ze sobą mentalnie, żeby zacząć jeść więcej, że muszę zjeść trochę więcej, jeżeli chcę przytyć i tak dalej. I dopiero właśnie w styczniu 2017 roku udało mi się przytyć pierwsze nowe kilogramy. Hurra! Od tego momentu zaczęło być coraz lepiej. To znaczy, na początku każdy dodatkowy kilogram, szczerze mówiąc, był ciężki i musiałam go zaakceptować w głowie. Mimo że ja nigdy nie miałam anoreksji, bo ja jadłam bardzo dużo warzyw, takich rzeczy, które mnie naprawdę syciły. To nie było tak, że ja chodziłam głodna. Ja nie mogłam odmawiać sobie jedzenia, aczkolwiek nie chciałam przytyć i to był ten problem w głowie. Teraz w marcu to już w ogóle był sukces, ponieważ przytyłam właśnie 7 kg jeszcze. I zrobiłam całą kampanię, wtedy robiliśmy marzec, samoakceptacja, jest też filmik, do którego Was odeślę właśnie o samoakceptacji, kiedy zaczęłam akceptować się, zaczęłam akceptować to, że się lepiej czuję, również to było znaczące, zaczęłam lepiej się czuć ze sobą, zaczęłam lepiej się czuć, miałam więcej energii, byłam bardziej szczęśliwa w swoim ciele, mimo że ważyłam więcej. Ponieważ też zauważyłam, że dużo więcej mogę. I tak jak wcześniej, ja zawsze kochałam jogę, ćwiczyłam, zaczynałam robić crazy rzeczy, to teraz też byłam silniejsza, więc mogłam jeszcze więcej. I teraz przechodzimy do lipca. I tutaj jest taki kluczowy moment, jak już właściwie mogę odłożyć moją ściągę. W 2017 w lipcu zaczęło się tak naprawdę takie życie, jak mogę powiedzieć, że teraz jest, czyli najlepsze życie, ponieważ jadłam to, na co miałam ochotę i też czułam się dobrze w swoim ciele, zaczęłam je akceptować, czyli mamy już półtora roku, jak powiedzmy właśnie tak się czuję, chociaż cieszę się, że dopiero teraz kręcę ten filmik, a nie na przykład na początku 2018, ponieważ uważam, że ten rok jeszcze dodatkowo bardziej na mnie wpłynął i teraz dopiero mogę powiedzieć, że rzeczywiście akceptuję i nie mam żadnych wyrzutów sumienia, jeżeli jem na mieście albo jem u znajomych, jem coś innego. Również wiąże się to z tym, że teraz jeszcze bardziej lubię i doceniam to, że mogę wrócić do domu i zrobić dla siebie mój ukochany zdrowy posiłek i że nie jestem tak bardzo restrykcyjna, że skończyło się u mnie to w głowie, że nie mogę zjeść dwóch owoców w ciągu dnia i tego typu rzeczy. Więc od 2017 roku ja tak trochę jeszcze sobie przytyłam i kolejnym bardzo, bardzo ważnym punktem był wrzesień 2017 roku, kiedy zapisałam się na kurs szpagatowy i tam poznałam mojego obecnego chłopaka Pu, ponieważ od tamtego czasu w ogóle zaczął się bardzo szczęśliwy okres i ja spróbowałam chyba przez ten ostatni rok najwięcej nowych rzeczy, odkryłam i zobaczyłam to, co ja naprawdę lubię i tak jak czuję się dobrze, jak się odżywiam. W marcu 2018 roku, czyli prawie dokładnie rok temu, wyjechałam do Indii na miesiąc i tutaj też bardzo nauczyłam się wiele o tym, jak jem i jak potrafię zaakceptować to, że w pewnych sytuacjach życiowych ja nie muszę się przejmować, czy na pewno mam wystarczającą ilość białka, żeby budować mięśnie i tego typu rzeczy, tylko czy po prostu jem zdrowo i mam energię. To znaczy, tam byłam przez miesiąc na posiłkach, które były mi podawane i podporządkowałam się temu, ponieważ uważam, że byłoby bez sensu wymyślać, że nie, ja potrzebuję zjeść coś innego, więc oczywiście w jakimś sensie starałam się, jeżeli uważałam, że jakiegoś składnika mi brakuje w diecie, to wtedy poszłam do sklepu i go kupiłam, jak na przykład zdrowych tłuszczów w orzechach, ale bez przesady. Wtedy nauczyłam się takiego dystansu do tego wszystkiego i po prostu radości z jedzenia. Właściwie teraz mogłabym już przejść do tej części, jak jem
dzisiaj. Czyli chciałam powiedzieć Wam o tym, o czym ostatnio pisałam w poście na Instagramie, czyli o mojej historii z wegetarianizmem i z weganizmem. Ja próbowałam być na diecie wegańskiej w swoim życiu kilka razy. Trwało to około 3 miesięcy. Czasami trwało to, chyba najdłużej to trwało jakieś prawie pół roku. Niestety moje wyniki badań za każdym razem wtedy bardzo się posypywały i to nawet było teraz właśnie w 2018 roku. Ja po prostu robiłam duży research, ja nie czuję się dobrze na tej diecie i mój organizm zawsze coś dziwnego się z nim dzieje po dłuższym czasie niejedzenia mięsa zupełnie, czy nawet nie chodzi o samo mięso, ale też o odstawienie jajek. To jest bardzo indywidualna sprawa. Uważam, że ma to, że po prostu każdy jest inny. Są takie osoby, które super będą się czuły na diecie wegańskiej, wegetariańskiej i to będzie dla nich zdrowe. U mnie na razie to nie działa. Ja też nie mówię, że to jest koniec, że tak będę się odzywać do końca życia, bo na pewno tak nie będzie. To jest jakby jakiś punkt. Jest to na pewno ważny punkt mojego życia, bo teraz czuję się szczęśliwa, tak jak wyglądam, tak jak się odżywiam. Uważam, że mam wolną głowę i nie etykietuję się, to znaczy właśnie nie mówię, czy jestem weganką, czy wegetarianką. Jak wiecie, uwielbiam, jak wiecie po moim Instagramie, uwielbiam robić wegetariańskie i wegańskie posiłki, ponieważ po prostu bardzo mi smakuje ta kuchnia, od kiedy wiem, bo próbowałam, że to też może być smaczne. Dlatego uważam, że mięso jest dosyć łatwo przyrządzić, jest już naprawdę bardzo dużo przepisów na to, dlatego kocham pokazywać, że może być też coś bez mięsa fajnego i porównując sobie do kilku lat wstecz, ile ja jadłam mięsa, to teraz naprawdę bym powiedziała, że jem go w takiej zdrowej ilości dla mnie i też jem dużo, dużo ryb. Jak wygląda mój taki dokładny dzień z jedzenia, to myślę, że nagram osobny filmik, w którym pokażę Wam foodbloga, ale zazwyczaj teraz to wygląda tak, że jeżeli nie jestem na wakacjach, jeżeli jestem w domu i pracuję, to mam 3 posiłki w ciągu dnia oraz jakieś przekąski albo desery. Wygląda to tak, że ja wstaję, budzę się i robię trening. O ile mogę, nie mam żadnych innych obowiązków, bardzo, bardzo wcześnie rano, to wstaję i robię trening. Jem późno śniadanie. I tak naprawdę od kiedy zaczęłam mieszkać z moim chłopakiem, to on mi uświadomił, że ja prowadzę praktycznie 5 dni w tygodniu, różnie, to jest, zależy jak się czuję, ponieważ ja tego nie robię specjalnie, ale prowadzę tak zwany intermittent fasting, czyli dietę, w której przez jakiś czas nazywa się to głodówką. Jemy tylko przez jakieś okno czasowe w ciągu dnia. Rzeczywiście w moim wypadku to tak wygląda, ponieważ jem dość późno kolację, nawet o 22:00, ale zanim wstanę, zrobię trening, umyję się, zrobię zdjęcia mojego śniadania. Często jest tak, że przez 14 godzin nie jem. Czyli od wstania z łóżka nie jem od razu śniadania, bardzo rzadko mi się to zdarza, ale na przykład po 3, 4, czasami nawet 5 godzinach dopiero. Jem wtedy, kiedy jestem głodna. I dlatego to tak wygląda, a też nie lubię ćwiczyć po jedzeniu, tylko lubię czuć się lekko i lubię robić ten trening od razu z rana i wtedy na pusty żołądek jest mi po prostu najwygodniej, dlatego tak właśnie to wygląda. Później jem obiad i jeżeli mam ochotę na przekąskę, to zazwyczaj po obiedzie od razu mam deser. Później jest kolacja, bardzo różnie to wygląda. Czasami jem to, co przyrządzi mój chłopak, a czasem robię sama różne pomysłowe rzeczy. Pewnie jakieś 3-4 razy w tygodniu jem na mieście obiad czy kolację, ponieważ też mam różne spotkania na mieście biznesowe, czasami na lunch, na kolację. Też trochę moja praca wiąże się z tym, że recenzuję teraz dużo restauracji, więc naturalnie wychodzi tak, że mam kilka tych posiłków na mieście, ale uwielbiam później wrócić też do domu i zrobić mój zdrowy posiłek. Co dokładnie to jest,
to myślę, że po jakiejś części widzicie dużo na Instagramie. W moim e-booku są przepisy, nad którymi pracowałam wiele lat, tak można powiedzieć, ponieważ mimo, że nad e-bookiem pracowałam rok, to te wszystkie przepisy ewoluowały. Tak na przykład jak mam taką jedną radę i taki jeden nawyk, który zauważyłam, rzeczywiście bez niego nie mogę się obejść, to jest jedzenie warzyw na śniadanie. Mimo, że jem zazwyczaj na słodko, śniadanie uwielbiam, to zawsze znajdują się tam warzywa, czyli na przykład robię ryż z kalafiora, czy robię smoothie bowl ze szpinakiem, siemiankę z marchewką, czy z cukinią, tego typu rzeczy. Także ten e-book, który myślę, że też był bardzo, bardzo kluczowym momentem tej całej mojej historii z akceptacją siebie, ponieważ dzięki temu mogłam stworzyć więcej rozdziałów niż tylko świadomość, jak liczyć kalorie, jak utożsamić kogoś ze zdrowym odżywianiem, czyli właśnie mamy tam praktyczne porady. To też mogłam napisać o zdrowym rozsądku, bo teraz rzeczywiście się czuję, że ten zdrowy rozsądek jest w moim życiu. Zrobię Wam foodbooka w następnym filmiku, żebyście lepiej zobaczyli, co ja dokładnie jem, ale możecie podejrzeć również już teraz na Instagramie. Jeżeli wysłuchaliście całego tego filmu, to bardzo Wam dziękuję i gratuluję. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy przede wszystkim i że możecie z niego wysnuć taki wniosek, że nie zawsze bycie najchudszym, co jest oczywiste, jest najlepsze i też nie warto każdego, kto jest bardzo chudy, nazywać anorektyczką czy anorektykiem, ponieważ to nie zawsze do końca tak jest. Po prostu przez różne błędy żywieniowe mogliśmy doprowadzić do takiego wyglądu, ale to nie jest tak, że ten problem jest już na tyle psychiczny, ponieważ no, w moim wypadku było tak, że sama sobie z tym poradziłam, trwało to. Możecie poczytać też o tym na moim blogu, czy właśnie odsyłam Was do e-booka, bo tam się najwięcej o tym rozpisywałam. I kolejny wniosek jest taki, że cyferki nie sprawią, że będziemy szczęśliwi, a ten luz w głowie i balans. A teraz przede mną zresztą stoi kolejne wyzwanie, już zupełnie nie wiem teraz, jak to będzie. Chociaż oczywiście mam pewne postanowienia, ponieważ wyjeżdżam, jak wiecie, do Azji na 6 miesięcy najpierw, a później może jeszcze na dłużej i dłużej. I zupełnie będę w nowym miejscu, też moja dieta na pewno się zmieni. I zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać w kolejnych latach. Cieszę się, że udało mi się nagrać ten filmik, chociaż jest dużo długi. Ściskam Was i będę bardzo wdzięczna, jeżeli subskrybujecie mój kanał, ponieważ to daje mi motywację i zapał, żeby robić jeszcze więcej filmików. Mam zamiar nagrywać praktyki jogi, filmy o zdrowym odżywianiu, filmy z Tajlandii, podróżnicze, przewodniki i wszystko, o co będziecie mnie prosić, wszystko, na co będziecie mieć ochotę. Więc będę bardzo wdzięczna za suba, lajka, komentarz, co możecie. Możecie też wysłać do swoich znajomych i pokazać im, jeżeli coś zainteresowało Was na moim kanale. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa, pa! Miłego, zdrowego dnia!